Siemanko, z tej strony Rolez, witam w kolejnym weblogu na moim kanale. Właśnie na dniach przyszedł do mnie taki oto sprzęcik. Jest to Geyser od VapX albo VapX od Geyser. Nie mam pojęcia, które z tych to jest nazwa firmy. W każdym razie prezentuje się to tak w pudełeczku z przodu i tak z tyłu. I takie oto jest pudełeczko. Ja dzięki uprzejmości producenta, ponieważ dostałem to bezpośrednio od producenta, otrzymałem również dodatkowy cartridge, czy tam nie wiem jak to nazwać. W każdym razie mamy tutaj jeden taki cartridge do tego sprzętu. No i przejdziemy sobie teraz do unboxingu, co się znajduje w zestawie. No i domyślnie w zestawie naszego vape'a dostaniemy zapasową grzałeczkę, przejściówkę na akumulator, takie oto dwa elementy, nie wiem do końca o co z tym chodzi, ale takie dwa elementy. Dalej znajdziemy kolejną grzałeczkę, już tutaj widzę, chociaż dobra, może przejdziemy do boksa przejdziemy później. Jak widzicie, tutaj mamy kolejną grzałeczkę, ja ją wyjmę, proszę bardzo, tak się prezentuje kolejna grzałeczka. No i jeden cartridge, który jest w zestawie. Mamy tutaj zastosowane bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie ten element i wyjmiemy z niego właśnie to, możemy sobie to obrócić i dzięki temu do naszego liquidu będzie docierało więcej powietrza. Nie wiem po co to zrobili, nie wiem jak to ma działać. W każdym razie tutaj ta siatka może być do pojemniku z liquidem i dzięki temu możemy ten liquid wylać lub coś. Potem możemy to przekręcić, dzięki czemu zamkniemy przepływ tutaj powietrza. Cyk, ja to zamknę, żeby było cały czas zamknięte, żeby ten liquid nie wyciekał. Otwieramy tego poda od góry. Cyk, proszę bardzo, tutaj mamy taką klapkę. I naszym oczom ukazują się dwie dziury do zalewania liquidu. Tutaj do tego pojemnika właśnie zalewamy liquid. Zamykamy, wkładamy oczywiście grzałeczkę, ponieważ w tym kartridżu nie ma grzałki. Wkładamy tą grzałkę. No i powinno śmigać, także ten cartridge odłożę na bok, ponieważ z tego co widzę w boksie już jest zamontowany jeden cartridge. Żeby go wyjąć, przesuwamy tą wajchę, także ja ją przesunę, cyk. O, teraz wyjąłem tylko ustnik, momencik. Przesunę to i wyjmiemy nasz cartridge. No i jak widzimy, tutaj również nie ma grzałki, czyli musimy ją włożyć, dobra. W zestawie dostaliśmy dwie grzałki, jedną taką mniejszą, jedną większą i z tego co widzę, dziura jest tutaj całkiem spora, więc będzie pasowała ta grzałeczka. Także ja ją zaraz włożę, no i sobie zalejemy i zrobimy parę chmur. Co do boksa, jest on fajny, mały, poręczny, mieści się w dłoni. Zasilany jest on jednym akumulatorem 18650 lub też innym, który możemy włożyć dzięki przejściówce. Żeby się dostać do akumulatorów, wystarczy przesunąć tą klapkę w dół i naszym oczom ukazuje się właśnie akumulator, który również znajduje się w zestawie, co jest fajne. Także mamy taki akumulator 21700 w zestawie oraz to jest przejściówka na 18650 z tego co się orientuję. No i właśnie mamy tego akusa włożonego, zamkniemy sobie go i teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięcioklikiem klikamy fire button, żeby go uruchomić. Na naszym ekranie widnieją następujące informacje. Mamy tryb, w jakim jesteśmy, ilość watów, oporność grzałki, co tutaj dalej mamy, ampery, wolty oraz ilość chmurek, jaką zrobiliśmy na tym sprzęcie. Mamy tutaj również przycisk plusa, którym dodajemy sobie waty oraz przycisk minusa, którym zabieramy sobie te waty. Jeżeli przytrzymamy plus i minus jednocześnie, zablokujemy klawiaturę, no i po prostu nie będziemy mogli już klikać plusa i minusa. Żeby to odblokować, wystarczy przytrzymać i już się odblokowuje. Jeżeli przytrzymamy fire button i plus, zwiększamy brightness, czyli jasność ekranu, a jeśli przytrzymamy fire button i minus, zmniejszamy naszą jasność ekranu. Ja sobie tę jasność wezmę na fulla, ponieważ jest najlepsza. Raz, dwa, trzy. Trzy klikiem przełączamy sobie tryby. Możemy wejść w tryb TC
nie umiem tego rozszerzyć, bo jest za małe. Raz, dwa, trzy. Mamy również kolejny tryb TCSS, TCTI, TCTCR, VPC oraz Bypass. Ja wracam na tryb Power, ponieważ Power mi się najbardziej podoba. No i przytrzymamy, żeby to zatwierdzić. 35 W, zalejmy sobie naszego poda. No i jeszcze przy unboxingu zapomniałem podnieść to, ponieważ pod spodem znajdziemy kabel, nie klapkę, tylko kabel do ładowania. Jest to kabel typu USB-C oraz znajdziemy takie oto śrubokręty do naszego właśnie boksa. Sprzęcik jest już zalany, także czekam, aż właśnie się nasączy grzałeczka. No i jeśli chodzi o te dwa boczne pokrętła, są to pokrętła regulujące przepływ powietrza, czyli nasz po prostu airflow. Ja sobie jeszcze poczekam chwilkę, aż ta grzałka nasiąknie, no i zrobimy sobie na nim parę chmur. Fajne też jest to, że tutaj mamy taką dziurkę, dzięki czemu możemy sobie go przyczepić na smyczkę i nosić go na smyczce. A w tym czasie, jak grzałka się namacza, mogę Wam pokazać od spodu jej specyfikację. Mamy tutaj właśnie grzałkę od 55 do 75 W z opornością 0,23 Ohma. No i tak się prezentuje podzik właśnie z zalanym liquidem. I czekam, aż się to namoczy i zrobimy sobie na tym parę chmurek. No i grzałeczka zdążyła się już w tym sprzęcie namoczyć. Zrobimy sobie parę chmurek na 46 W. Także nie wiem, czy to złapie fokusa. W każdym razie mamy 46 W i zrobimy sobie na tym parę testowych chmurek. Także airflow jest na maksa otworzony. No i let's go! Chmurka jest chłodna, smaczna i przyjemna, więc już na samym starcie same plusy. Dodatkowo wygląd. Design jest naprawdę oryginalny, bardzo fajny. Także nie ma się tutaj do czego przyczepić. Mamy ładowanie przez USB-C, więc jest to kolejna spoko opcja, jeśli chodzi o ten sprzęt. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o jego plusy. Minusów jeszcze żadnych w nim nie zobaczyłem, więc nie wiem, czy zobaczę jakieś minusy. Może jedyny minus, że jest trochę taki plastikowy, trochę wykonany z takiego plastiku, ale myślę, że za tą cenę jest to jak najbardziej spoko sprzęcik. A chmurki, jak widzicie, napiernicza konkretne. Także jest to pierwszy modpod, na którym bym mógł rzec, że można robić cloud chasing. Zobaczcie, jakie to wali chmury. Ja się odsunę specjalnie tutaj do rogu ekranu i zobaczcie to. Spróbuję teraz wyciągnąć największą chmurę, jaką mogę, na 46 W. Także jak widzicie, jest to konkretna fog machine, tak zwana. Także dziękuję bardzo za oglądanie tego vaploga. Piszcie swoje opinie na temat tego sprzętu w komentarzach. Trzymajcie się i do następnych. Cześć!